teraz zaczynamy oficjalnie. Cieszę się, że was tak licznie widzę. Czołem, rodacy! Czołem, Polonio! Czołem, wielkiej, niepodległej Polsce! Tu jest Polska, a nie Poli! Tu jest Polska, a nie Poli! Ponieważ jestem Eurazja, tak jak wiecie, tu jest mój przyjaciel z tyłu też, podobnie myślący. Jest nas wiele milionów. Musimy się dogadywać. A wschód jest w sytuacji, na nasza polityka wschodniej sytuacji, można powiedzieć, bardzo, bardzo złej. Nie wierzcie w żadną propagandę antybiałoruską, antyrosyjską, antyirańską, antysyryjską i to jest podstawa. Całe pokolenia, które zaznały krzywd, nędzy, oszustwa, tragedii, patrzą na nas w ten listopadowy dzień i chcą zaznać spokoju, że ich potomkowie dokonają zemsty. Tak jest, dobrze słyszycie. Zemsty i aktu prawości. Polska jest nasza! Manifestanci z pochodniami przemaszerowali ulicami miasta, wznosząc antysemickie hasła. My prawa żydowskie na tej ziemi likwidujemy! Przed ratuszem spalili tekst statutu kalickiego, średniowiecznego dokumentu dającego przywileje społeczności żydowskiej. Na manifestacji był też Piotr Rybak, skazany kilka lat temu za spalenie kukły Żyda. Jak w 68 roku podolimy do Izraela! LGBT, pederaści, syjoniści, to są wrogowie Polski! To, jak się okazuje, za mało, żeby rozwiązać zgromadzenie. Z naszego kraju! My się nie zdecydowaliśmy wspólnie z policją rozwiązać tego marszu, gdyż było zagrożenie, że tutaj mieszkańcy Kalisza mogliby ucierpieć. Brak reakcji to de facto zgoda na taki seans nienawiści w centrum Kalisza, bo inaczej nie da się tego nazwać. Policja chciała zatrzymać jednego z organizatorów, ale nie było zgody prokuratury. Skończyło się na dwóch mandatach po 100 zł.